Cześć, Patrycja Sokół, Lemon TV. Witam Was w kolejnym odcinku Kinotoku. Dzisiaj porozmawiamy o Szeregowcu Dolocie, kolejnym w filmie twórców Szreka, a także o Dark Water Fatum, remake'u japońskiego horroru. Wrócimy także do Smaku Życia części drugiej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Film Szeregowiec Dolot, według mnie film ma dwie zalety. Jedną z nich jest to, że głos podkłada Piotr Adamczyk, do którego nie ukrywam, mam słabość. A druga zaleta to to, że film trwa jedyne godzinę 15, na szczęście. Jakie są Twoje odczucia? No faktycznie jedynym tutaj plusem jest może podkładany głos przez Piotra Adamczyka, a tak to tutaj żadnych rewelacji nie widziałem w tym filmie. Jest to samo, co w poprzednich filmach tego reżysera w Szreku. Są te same motywy, może jedyny inny motyw w tym filmie, który się pojawia, jest to wojna. No i to chyba nic wielkiego poza tym nie zobaczyłem w tym filmie. Kolejna osoba z filmu Szeregowiec Dolot. Ciekawe, czy równie surowa opinia. Surowa, bardzo surowa. Nie wiem kompletnie, o czym był ten film, dlatego że był tak mało ciekawy i tak przepotwornie, prozaicznie nudny, że nie byłam w stanie się na niczym skupić i myślami byłam zupełnie gdzie indziej. Czyli nie ujął ani muzyką, ani nawet dubbingiem, niczym kompletnie? Niczym kompletnie i zdecydowanie był to błąd, ale może wynika to z tego, że jednak nie jestem fanką animowanego kina. Bo ten film jest przede wszystkim dla dzieci, które podejrzewam jeszcze nie znają motywów wojny i wszystko, co się działo w tamtym okresie, więc tak jakby wprowadzanie tego w takich filmach, no jest głupotą. No, powinien być film zabawny, radosny dla dzieci, a nie tutaj, prawda, zabijanie, strzelanie i takie sprawy. Przez gołębie jeszcze do tego. Tak jest. Nie wspominając o animacji, która też na mnie nie zrobiła wielkiego wrażenia. No faktycznie, tutaj już autorzy nie popisali się. Szrek był o wiele lepszym filmem i nie wiem, no tutaj nie popisali się reżyserowie i wszyscy tutaj ludzie pracujący przy tym filmie. Krótko mówiąc, jesteśmy delikatnie zawiedzeni, zgadza się? No, delikatnie mówiąc. Dzięki za rozmowę. Jak często chodzisz na horrory? No niestety rzadko, bo zazwyczaj pracuję. Teraz mam akurat urlop, więc postanowiłem się wybrać. A jaki horror ostatnio widziałeś? Oj, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam. Za rzadko bywam w kinie. Okej, okay. Dzisiaj wieczorem Dark Water. Czego się spodziewasz? No czegoś dobrego. Recenzje były naprawdę obiecujące, więc spodziewam się czegoś niezłego. Zresztą zamierzam niedługo znowu iść do kina. Rafale, jesteś przerażony, bo ja się cała trzęsę. No ja też, bardzo. Podobał Ci się ten film? Tak, jako jedyny z horrorów, które widziałem do tej pory, jest świetny. Generalnie nie lubisz horrorów? No nie, rzadko na nie chodzę, ponieważ są przesadzone zazwyczaj. Dosyć dziwne są. Nie. Aha, a w tym horrorze, co Ci ujęło w tym horrorze, powiedz? Najbardziej mi ujęła prawdziwość... Jennifer Connelly. Tak, jej. Prawdziwość, piękno, a nie prawdziwość pewnie. Prawdziwość w wyrażaniu uczuć, to wszystko świetnie było. Świetnie to było zrobione. Lubisz takie naprawdę mocne kino? No, musi być coś naprawdę dobrego, żeby mnie przestraszyć. Nie wykańcza psychicznie? Takie hobby? Nie. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że dzisiaj się mocno przestraszysz i życzę Ci miłego seansu. Dzięki, no w sumie niedługo idę na Bękartów Diabła, no. To mam naprawdę dobre recenzje, więc okay. Tego się spodziewam, czegoś dobrego, zwłaszcza, że reżyserem jest zespół, który dość dobrze znam, Rob Zombie, no i spodziewam się naprawdę czegoś dobrego. Miłego seansu w takim razie. Dzięki za rozmowę. Słuchajcie, jesteśmy tutaj z panią, co prawda w silver screenie, ale pani gdzie indziej widziała film pod tytułem Smak Życia? Proszę zdradzić gdzie? W Paryżu. W stałym Paryżu, czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie się narodził ten film, zgadza się? Tak jest, dlatego że reżyser pochodzi właśnie z tamtego miasta. Bardzo lubię tego reżysera, znam kilka innych jego filmów. Obejrzałam pierwszą część Smaku Życia z dużym zainteresowaniem. No i w lipcu drugą część.
I proszę opowiedzieć o swoich wrażeniach. Podwójce. Podwójce. Bardzo dobry film, ponieważ ja jestem no może parę lat starsza niż bohaterowie tego filmu w drugiej części, więc to jak najbardziej, że tak powiem, odkrywam pewne odczucia, które sama mogłam przeżyć. No nie chcę opowiadać o fabule, bo to chyba nie ma sensu, ale bardzo, bardzo pozytywny film. Uważam, że na tle wielu filmów amerykańskich, które się pokazuje w naszym kinie, jest to naprawdę duży plus dla organizatorów w ogóle kina w Polsce, że sprowadzają tego typu filmy. Rewelacyjny, nie odbiega od pierwszej części. Cudowna muzyka, cudowne obrazy, wszystko super. Nie odbiega, to znaczy, że pani widziała wcześniej numer jeden? Tak, tak, oczywiście. I podobne wrażenia? Bardzo podobne. A ogólnie pani lubi francuskie kino, czy to...? No, zależy. Są filmy z francuskich, które lubię, są, których nie lubię, ale generalnie europejskie kino jest dla mnie lepsze, stanowczo. Jaki jest smak życia 2? Bardzo przyjemny i bardzo miły. Tak, proszę powiedzieć coś więcej. No, film bardzo ciepły, bardzo klimatyczny, spokojny, na pewno odbiegający od wszystkich tych filmów, jakieś walki, nie walki. Można przyjść, można odpocząć, można się zamyśleć. A gdyby pan miał tak w jednym słowie ująć, o czym jest ten film? W jednym słowie, bądź może zdaniu, ułatwię tutaj. O czym? Myślę, że o nas jest ten film. O tym, jak możemy szukać miłości, jak ciężko ją znaleźć, a nawet jak się ją znajdzie, to czasami ciężko tak pielęgnować, żeby na długo starczyła, może tak powiem. No ale co w takim razie panią ujęło w tym filmie? Chyba nastrój. Nastrój. Opowiedziano o młodych ludziach, ale w sposób tak przyjmujący, a zarazem prosty, że naprawdę oglądało się z wielką przyjemnością. Muzyka rewelacyjna. Robi nastrój dodatkowo. A do kogo skierowany jest ten film? Głównie. Myślę, że do wszystkich. Ja myślę, że młodzi ludzie znajdą w nim coś ciekawego i dorośli, i dojrzeli również. To kwestia tego, czy się lubi takie kino, czy nie. Tylko to. Naprawdę bardzo film i myślę właśnie, że no, Amerykanów nie stać na taki film. Jednak Francuzi potrafią zrobić taki klimatyczny film, taki bardzo ciepły. No naprawdę tak różny od reszty filmów, że z przyjemnością się ogląda. Słuchajcie, po tych dwóch skrajnie różnych premierach, niby śmiesznej animacji i przerażającym horrorze, zapraszam Was do Silver Screenu oraz jak co piątek na Kinotok. Pa!